Oddział chorób wewnętrznych, czyli tak zwana interna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach przeszedł gruntowny remont. Zmieniło się niemal wszystko, a pierwsi pacjenci trafią tutaj już w najbliższą środę. Paweł Jędrusik. Wyremontowane zostały dwa oddziały: chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i metabolicznych oraz chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Położono nowe instalacje wewnętrzne, jest także nowe wyposażenie. Są to oddziały, które funkcjonowały w starej strukturze od prawie 50 lat. W związku z powyższym w tej chwili mamy klimatyzowane, piękne sale wyposażone w dostęp do tlenu i tak naprawdę mamy trzy izolatki, mamy salę czteroosobową wzmożonego nadzoru. Tego wcześniej nie było na tych oddziałach, więc komfort dla pacjenta, komfort dla medyków. Remont oddziałów trwał 9 miesięcy. O tym, jak istotna jest rola interny, lekarze i pacjenci przekonali się m.in. podczas epidemii koronawirusa. Na internę trafią pacjenci w zasadzie z każdym schorzeniem. Klasycznie internistyczne, ale również z przyczyn kardiologicznych, nefrologicznych, hematologicznych i tak naprawdę to jest wstępna diagnostyka, wstępne leczenie i potem, jeżeli jest taka konieczność, to prosimy kolegów bardziej wyspecjalizowanych w hematologii o dalsze leczenie chorych. Niemniej jednak bez interny tak naprawdę medycyna zupełnie by nie funkcjonowała. Dla nas wszystkich jest bardzo istotne, że poprawia się jakość leczenia, ale także komfort życia mieszkańców Katowic, mieszkańców, tak jak pan profesor powiedział, wręcz Polski, poprzez to, że będą mieli lepsze warunki, a państwo będziecie mieli lepsze warunki do pomocy nam, pacjentom. W ramach prac wyremontowano łącznie 1400 metrów kwadratowych. Koszt modernizacji to prawie 10 milionów złotych, a całość została sfinansowana z funduszy unijnych.